1 czerwca o godzinie 9 rozpoczął się festyn z okazji Dnia Sportu. Imprezę zaplanowano na błoniach Siewierskiego Zamku oraz kompleksie sportowym Orlik, ale z powodu intensywnie padającego deszczu została ona przeniesiona do Zespołu Szkół w Siewierzu. W festynie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Sportowe konkurencje, które były jego główną częścią, odbywały się w hali sportowej i sali gimnastycznej. W zorganizowanie festynu zaangażowali się nauczyciele wychowania fizycznego. W czasie festynu uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych, m.in. turniejach piłki nożnej i siatkowej oraz wielu dyscyplinach sportowo-ruchowych, np. kręcenie hula hop, przeciąganie liny lub żonglerka piłką. Skąd pomysł na zorganizowanie kolejnego festynu z okazji Dnia Dziecka? Jak co roku organizujemy festyn z okazji Dnia Dziecka, który jest powiązany, pokrywa się datami z Europejskim Tygodniem Sportu oraz sportowym turniejem miast i gmin i dlatego przy tej okazji organizujemy w szkole różne rozgrywki sportowe dla dzieci, gry i zabawy dla młodszych, żeby mogły pokazać się z tej sportowej strony, a także zaistnieć w środowisku sportowym w naszej szkole, bo nie codziennie mają okazję rywalizować na takim poziomie. Zawody są zorganizowane dla wszystkich grup, każde dziecko może się wykazać. Także to ukłon WF-istów w stronę dzieci, aby mogły się pokazać i pobawić, aby aktywnie spędzić ten dzień. Jak ocenia Pan powodzenie festynu? Bardzo dobrze oceniam, gdyż praktycznie 100% dzieci uczestniczy w grach i zabawach, zawodach. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie jest to skierowane tylko do uczniów sportowo wybitnych. Także każdy może znaleźć coś dla siebie. Czy konkurs rzutów do kosza, przeciągania liny, kręcenia hula hop, żonglerki piłką, a także wiele, wiele innych, które dzisiaj tutaj przygotowaliśmy dla nich. Występom na turniejach drużynowych dopingował zespół Cheerleaders, który zaprezentował się w specjalnie na ten dzień przygotowanych pokazach. Mimo, że pogoda nie dopisała, wszyscy uczestnicy festynu bardzo dobrze się bawili, rywalizując w różnych sportowych konkurencjach. Na zakończenie zawodów koordynatorzy zliczyli punkty zdobyte przez poszczególne klasy we wszystkich konkurencjach i nagrodzili uczestników oraz zwycięzców. Jak podoba Ci się festyn? Jest bardzo fajnie, no niestety pogoda nie dopisała, były zaplanowane różne inne turnieje, no ale trzeba przyznać słowa uznania organizatorom, poradzili sobie. Są turnieje w nogę, w siatkówkę, no dla każdego coś innego. My tutaj z chłopakami jeszcze walczymy w finale, w turnieju, no i zobaczymy, co z tego będzie. A która konkurencja sprawiła Ci najwięcej frajdy? Na pewno tutaj piłka nożna. Właściwie to jest jedyny turniej, konkurencja, w jakiej brałem udział, no niestety. No nie jest to moja dyscyplina, ale wiadomo, dużo przyjemności. Każdy tutaj u nas lubi kopać piłkę, nie? No, właściwie piłka nożna, tak. No i jeszcze chciałem dodać, że rozpoczynamy weekend Ligi Światowej, kolejny w katowickim Spodku. Dzisiaj się o 17.30, jutro o 17.30, w niedzielę o 20.00. Nasi siatkarze grają z Kanadą, Brazylią i Finlandią. Relacja będzie do śledzenia na stronie ITV Siewierz. Zapraszamy. W zawodach nie wychodziło o wygraną za wszelką cenę, ale o integrację uczniów w różnym wieku w zawodach i grach sportowych, wdrożenie młodzieży do aktywnego i zdrowego spędzenia wolnego czasu oraz edukację poprzez zabawę. Dla ITV Siewierz mówiła uczennica Zespołu Szkół w Siewierzu Paulina Będkowska.